XM1R to druga generacja myszek od Endgame Gear, będąca bezpośrednim następcą modelu XM1. Dostępna jest w kilku wariantach: czarnym, białym, Dark Frost oraz prezentowanym Dark Reflex. Dwie ostatnie to myszki w kolorze czarnym, których obudowę wykonano z półprzezroczystego plastiku. Frost jest matowy, Reflex jak widać błyszczący. Na pudełku tradycyjnie zamieszczono garść informacji o produkcie i jego głównych cechach. Miłym akcentem jest specyfikacja techniczna w języku polskim. Wewnątrz, poza samą myszką, znajduje się zestaw większych ślizgaczy oraz skrócona instrukcja obsługi. XM1R to mysz o dość niskiej wadze, wynoszącej 70 gramów. Kształt jest dość prosty, a konstrukcja pozbawiona perforacji. Nie znajdziemy tutaj podświetlania, czy też ogromnej ilości przycisków. Mysz wygląda niepozornie, według niektórych nawet tanio czy tandetnie, jednak nie ma to odzwierciedlenia w jakości wykonania. Ta stoi na wysokim poziomie, spasowanie elementów jest bardzo dobre, obudowa nie ugina się i nie trzeszczy. Producent deklaruje, że mysz nadaje się do każdego typu chwytu i tak prawdopodobnie jest. Przy moim rozmiarze dłoni najwygodniej było mi jednak z palm gripem i nie odczuwałem dyskomfortu nawet przy dłuższym używaniu. To co najważniejsze dla XM1R to wnętrze. Mysz posiada sensor optyczny Pixart PAW3370, który należy do czołówki. Przesunięty jest w stronę przodu myszki, a wokół niego umieszczono ślizgacz. LOD wynosi 1 mm i można go zmienić w oprogramowaniu. Maksymalna rozdzielczość to 19000 dpi. Szkoda jednak, że przycisk do jej zmiany znajduje się na spodzie, co uniemożliwia szybki przeskok między czułościami. Pod głównymi przyciskami znajdziemy przełączniki Kyle GM80 o chrupkim i przyjemnym, jednocześnie niezbyt głośnym kliku. Rolka posiada wyczuwalny przeskok. Na spodzie myszy znajduje się wspomniany przycisk do zmiany DPI, który służy również do ustawiania częstotliwości próbkowania. Wystarczy odpowiednio długo go przytrzymać, by wybierać z wartości 120, 500 lub 1000 Hz. XM1R posiada preaplikowane 4 niewielkie ślizgacze, które można wymienić na większe. Przypominam, że producent dołącza je do zestawu. Największą popularnością cieszą się wersja czarna oraz biała. Te z przedrostkiem Dark niekoniecznie. Powodów jest zapewne kilka, a wśród nich można wymieniać obawy o palcowanie się budowy. To jednak nie występuje, bądź występuje w stopniu minimalnym. Inna sprawa jest taka, że komuś po prostu taka odmiana może się nie podobać. Podsumowując, XM1R to przemyślana, świetnie wykonana mysz wyposażona w topowy sensor i przyjemne przełączniki. Wykonana nieco pod prąd, bez modnej dziurkowanej obudowy, ale nadal lekka, choć nie przesadnie. Brak podświetlania można traktować zarówno jako plus, jak i minus. Najistotniejsze, że mysz spełnia swoją funkcję. Jest wygodna i precyzyjna, a przy tym rozsądnie wyceniona. Niezależnie od wersji kolorystycznej, przyjdzie nam za nią zapłacić około 280 zł. Z naszego doświadczenia wynika również, że XM1R nie posiada żadnych bolączek, a zatem awaryjność jest na dość niskim poziomie.